I chyba już jesteśmy live. Wiesz, Asiu, w ogóle jaka to jest część Nowego Jorku, w której teraz się znajduję? Wiesz co, tak słabo widzę, ale pewnie gdzieś na pewno Manhattan, ale czy to jest piąta, czy trzecia, czy pierwsza Avenue, to na pewno nie wiem. Tak, więc witamy. Jeżeli ktoś się nas podłączał, widzimy, że się kolejne osoby podłączają. Dajcie znać proszę na czacie, czy nas słychać i widać. Jest dzisiaj z nami Joanna, prezes zarządu, czy nie? Jej. Wiesz co, ja siebie tak nigdy nie nazywałam, nawet nie wiem, czy to tak. Ja jestem po prostu założycielem Wow School, tak? I tak się nazywam, a później mamy. Ale poczekaj, bo jest spółka, a spółka musi mieć prezesa zarządu. Właśnie nie ma spółki. Na razie jeszcze. Wiesz co, to jest, my po prostu mamy różne, troszeczkę inaczej nasz, jeżeli chodzi o naszą formę działalności, to w tym momencie powstaje dopiero spółka i jest spółka nowa tworzona na kursy online, ale do tej pory działaliśmy troszeczkę na zasadzie innych umów i tak naprawdę to była nawet po prostu jednoosobowa działalność gospodarcza. O, proszę. Tak. Moi drodzy, witamy Was serdecznie. Za chwileczkę poznamy bardziej Asię. Asiu, jesteś dalej na Teneryfie, tak? Tak, tak. Nadal jestem na Teneryfie, aczkolwiek to, że tutaj jestem, to jest po prostu takie zarządzenie losu, przypadek, bo ja zawsze zakładałam, od dziecka marzyłam o tym, żeby przeprowadzać się co pół roku do innego kraju i przez długą część mojego życia mi się to udało i tutaj jesteśmy od 3 lat, ale co będzie za pół roku, to też nie wiem, więc to tylko taki... Ja te wasze mieszkanie z widokiem na ocean przejmę z miłą chęcią. Asiu, jesteśmy live, mamy naszych widzów na YouTube, na Facebook, na grupie Mafia, na grupie Twórcy Kursów Online, na grupie Fabryka Kursów. Jesteśmy w tej chwili w 5 miejscach online. Więc... Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tak, pewnie nam większość tak ciebie osób, które nas oglądają, zna. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytanie do Asi, albo do mnie i do Asi, to zapraszamy do zadawania w komentarzach. My widzimy tu wszystkie komentarze. Na przykład tu widzimy, że Grzegorz pisze do nas cześć. Widzimy, że Kasia pisze do nas dzień dobry. Widzę, że Marcin pisze do nas słychać i widać. Widzę tutaj, że Marcin również pisze, po co New York, jak można żyć tam, gdzie Asia? No właśnie. Damian, hej. Więc Asiu, jak w ogóle mija czas tego trudnego czasu na Teneryfie, zanim wejdziemy do naszych ważnych tematów edukacji online? Oj, wiesz co, to nie był wcale łatwy okres, bo my byliśmy tutaj zamknięci całkowicie przez prawie 8 tygodni, do tego stopnia, że ja przez 8 tygodni nawet nie wyszłam śmieci wyrzucić ani razu, czyli nie opuściłam w ogóle mieszkania, w którym mieszkam, bo nie można było tak naprawdę. Poza właśnie wyjściem do sklepu, gdzie akurat mój mąż się tym zajmował raz na tydzień. Więc praca, zmiana biznesu na online całkowicie, opiekowanie się dwójką dzieci i domem i wszystko naraz w jednym, w zamknięciu, no to było na pewno wyzwanie, ale jakoś daliśmy radę. Tak, bo tak jak rozmawialiśmy, to w Polsce nie było aż tak źle, jeżeli chodzi Dokładnie. O te restrykcje, nie? Tam u ciebie w Hiszpanii było troszeczkę trudniej. Oj, zdecydowanie i do tej pory one nadal trwają i jest nadal wiele obostrzeń, wiele rzeczy, które możemy, nie możemy robić w wyznaczonych godzinach, więc dzieci nadal nie chodzą do szkoły, do przedszkoli, wszystko jest pozamykane, więc nadal pracujemy po prostu tak, jak możemy i kiedy możemy. I to na pewno nie pomaga. U nas już ludzie chodzą po ulicach, bawią się, chodzą do restauracji, a u ciebie tak nie jest jeszcze. Powoli coś, niektóre restauracje się otwierają, tak, ale to na przykład takie właśnie, które mają ogródki na zewnątrz, jest ograniczona liczba osób, które może wejść, więc nawet na plaży trzeba rezerwować sobie miejscówkę, żeby wejść na większość z nich, więc... A dla wyjaśnienia wszystkim, którzy oglądają, tu jest plaża, tu jest ocean, a tu jest Asi mieszkanie, tak? Dobrze pamiętam? Tak, dokładnie tak jest. Akurat tak. Więc nie mogę naprawdę narzekać na brak przyrody i oceanu na co dzień. Asiu, jesteśmy tutaj, żeby troszkę porozmawiać o twoim biznesie, bo twój biznes jest dla mnie mega ekscytujący, bo jak cię poznaliśmy na Teneryfie 1,5 roku temu, to
Prowadziłaś biznes, dalej prowadzisz, w Polsce dotyczący uczenia dzieci programowania i sama chyba nie jesteś programistką. Nie jestem zupełnie, nie, nawet do tej pory się nie znam na programowaniu. A nic dobra, nie wiem z programowania. Wydarzyło się to tak, w momencie kiedy powstał, kiedy zaczęłam myśleć o tym, żeby założyć jakiś własny biznes, byłam w ciąży i mieszkałam w Madrycie akurat. Jednym z moich przyjaciół, ale również jednym z wspólników, z którym wówczas współpracowałam, był obecny założyciel Glovo. Glovo jest również w Polsce w chwili obecnej. Nie wiem, czy kojarzysz Glovo? Akurat taką usługę. To jest dostarcza ci wszystko, co przez V, Glovo. Mm-hmm. Dokładnie. Więc zaczęliśmy rozmawiać o tym. On ma już trójkę dzieci, trzy córki, które są już w tym momencie dorosłe. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, po prostu co w jego życiu było tak naprawdę ważne i przyczyniło się do tego, że jego firma odnosi sukces. To jest tylko jeden z jego, ten akurat Glovo stworzył chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 5 lat temu, ale przedtem miał kilka innych wielomilionowych firm i sukcesów. Cały czas też uczestniczy gdzieś tam w tym świecie startupowym, głównie w Hiszpanii, ale też właśnie w Wielkiej Brytanii, bo nie jest Brytyjczykiem. No i powiedział mi, że tak naprawdę gdyby mógł zacząć jeszcze raz, to on by nauczył swojej córki programowania. Więc tak zaczęłam się, to był dla mnie zupełnie nowy temat, on jest sam programistą z wykształcenia, ale nie programuje. To znaczy programował gdzieś tam na pewno na początku, tak, swojego życia, no ale teraz zupełnie się tym nie zajmuje. I zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i on powiedział, że jakby dla niego programowanie otworzyło mu drogę do wszystkiego, co się teraz w jego życiu dzieje, ale pod takim kątem, że jest w stanie ocenić różne pomysły biznesowe, które do niego przychodzą pod względem właśnie technologicznym. Wie, czy jak długo czasu potrzeba na to, aby dany produkt, nie wiem, aplikacja czy usługa, czy chociażby takie jak Glovo powstało, tak jest w stanie jakby uczestniczyć w tym procesie twórczym, czy właśnie jako inwestor, inwestując w różnego rodzaju biznesy technologiczne, wie, co jest możliwe, co nie, ile czasu potrzeba, jakich umiejętności potrzeba. No i w momencie, kiedy wróciłam do Polski, nie myślałam jeszcze o tym, że ja założę szkołę programowania, tylko zaczęłam szukać tego typu zajęć dla mojej wówczas 8-letniej siostrzenicy w Warszawie. I okazało się, że tak naprawdę była tylko jedna szkoła programowania dla dzieci wówczas i ona dopiero zaczynała. Tak? To był w ogóle pierwszy miesiąc, więc ja stwierdziłam, no to założę, to sama założę szkołę programowania. I tak po prostu powstało. I teraz dopiero sobie właśnie dzisiaj tak uświadomiłam, że tak naprawdę produkt powstał w momencie, kiedy ja już miałam sprzedane kursy, bo tak naprawdę pierwsze powstała po prostu strona internetowa i zaczęłam sprzedawać kurs programowania dla dzieci przez Facebooka, a w momencie, kiedy dopiero... To było stacjonarnie, tak. I w momencie, kiedy mi się zebrały trzy grupy, to stwierdziłam, no dobrze, to teraz trzeba stworzyć produkt. I wtedy zaczęłam szukać osób, które by mogły mi pomóc tak jakby od strony merytorycznej, no bo tak jak mówię, ja się w ogóle na tym nie znałam i wtedy pojawił się Marcin i on był właśnie ten, który chyba widać nawet jego zdjęcie tak, tutaj. Tak. Marcin Zajkowski jest od samego początku osobą, on jest sam programistą z wieloletnim doświadczeniem, ale nie tylko programistą, ale właśnie przejął całą tą działkę merytoryczną, czyli on jest u nas odpowiedzialny za to, żeby programy tak naprawdę były odpowiednio merytoryczne, żeby były dostosowane do dzieci, do ich, tak, do tego, jak dzieci się uczą, tego, czego się uczą, bo to też cały czas się zmienia. Oczywiście w tym momencie Marcin już sam nie tworzy kursów, bo współpracujemy z wieloma różnymi osobami, które tworzą kursy i nam pomagają, ale on był taką osobą, która zaczęła i teraz nadal nad tym czuwa. I później bardzo szybko dołączyła do nas również Kamila Jastrzębska i to są jakby, we trójkę jesteśmy taką można powiedzieć... Zarządem. Tak, zarządem, jak to chciałeś nazwać, gdzie razem współtworzymy Wow School, no i wokół gdzieś mamy już pewnie ponad 20 różnych osób, które z nami współpracują w różny sposób, tworząc to, co teraz jest. To, co tak jak w akademii często poruszamy ten temat, że
nie buduj najpierw, ale sprawdź zapotrzebowanie na rynku, sprzedaj produkt, potem dostarczaj, to jesteś takim po prostu idealnym przykładem, którym powinni ludzie pisać w książkę. Na zasadzie, o, brakuje szkół, które uczą dzieci programowania, o, sprzedam 3 klasy, o, dobra, teraz znajdę kogoś, kto dostarczy, bug biznes. Tak to ale wyglądało, powiem nie? Ci, że tego nie byłam zupełnie świadoma, to było zupełnie intuicyjne i to w ogóle, to nie jest, ja się w ogóle absolutnie nie poczuwam do tutaj, żeby ze mnie brać jakiś przykład, po prostu tak stwierdziłam, że nawet tak naprawdę, jeżeli już mówimy o tym, to w momencie, kiedy zaczęliśmy sprzedawać, były 3 różne produkty, które sprzedawaliśmy, to znaczy sprzedawaliśmy kursy programowania dla dzieci, ale również kursy z przedsiębiorczości i kursy z tak zwanego leadershipu, my to wtedy to tak nazwaliśmy dla dzieci i po prostu te pozostałe się nie sprzedały. Dlatego nie powstała szkoła tylko i wyłącznie skupiająca się na lekcjach programowania, ale jakby założenie od samego początku i do którego gdzieś tam kiedyś chciałabym bardzo wrócić, było to, żeby potraktować ten rozwój dzieci znacznie szerzej, tak, i dać im umiejętności, i które tak naprawdę taka typowa szkoła standardowa im nie dostarcza, więc na pewno kiedyś do tego pomysłu wrócimy. A to pewnie do tematu też wrócimy troszkę później, natomiast tu jest ciekawe właśnie pytanie, bo właśnie pytanie od pan Zupa 00 na YouTubie. Jeśli najpierw sprzedałaś, to skąd wiedziałaś, że ci się zepnie kosztowo? Ludzie w IT tani nie są. Wiesz co? Jak na to odpowiedzieć? Nie wiedziałam, po prostu... Miałam szczęście, miałam takie szczęście, że okazało się, że ludzie w IT nie są tani i to prawda, ale od samego początku i przez te 5 lat funkcjonowania Wow School mieliśmy takie szczęście, że zawsze przeciągam osoby z sektora IT, które tak naprawdę w ogóle nawet o pieniądze nie pytają, bo te pieniądze są dla nich zupełnie takim czymś dodatkowym, bo przychodzą do nas ludzie, którzy mają jakąś misję, tak? Czyli przychodzą programiści, ale to nie są programiści, którzy tylko chcą programować, tylko którzy chcą tworzyć coś więcej. I tak naprawdę wśród wszystkich trenerów, których mamy, wszyscy są takimi osobami i to zazwyczaj i tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką brałam pod uwagę, zatrudniając osoby i na które zwracałam uwagę, to czy ta osoba robi coś poza programowaniem. I do tego ciekawe. Stopnia było, czyli że na przykład taki przykładowy trener u nas to jest programuje i robi stand-up comedy, na przykład Łukasz. Programuje i jest strażakiem, programuje i ma swój zespół heavy metalowy, programuje i prowadzi jakieś tam, o, na przykład jest harcerką i prowadzi zespół, grupę harcerzy żeglarzy, jeździ na obozy żeglarskie z dziećmi, tak? I to po prostu tak naprawdę była jedyna rzecz, na którą zwracam uwagę i która zadziałała. Po prostu osoby z pasją i podejściem do dzieci, które miały w jakiś, tak chciały im przekazać to, co umieją, ale w taki sposób... no niestandardowe, tak? Czyli nie na zasadzie, że ja umiem programować i nauczę was tylko programowania, tylko też pokażę wam, dlaczego mi się to podoba, dlaczego to jest nice. Takie fajne. Nice. Ale to też trzeba pamiętać, ty pan Zupa 00, że na początku też jak gdy walidujemy nasz biznes, to też nie zawsze musimy na nim zarobić. Musimy po prostu sprawdzić, czy jest zapotrzebowanie, jakie są problemy, jak właśnie wygląda ten rynek. Nawet jak dołożymy czasami, to jest tyle informacji, że potem przy kolejnej sprzedaży możemy już cenę odpowiednio podnieść, wiedzieć jak sprzedawać, jak marketingować, więc to twoje podejście, mówisz, że było szczęście. Ja tutaj szczęściem tego nie nazwał, bo pewnie byś tak potrafiła te ceny potem dobrze zmienić, żeby były dobre. To też było troszkę tak, że ja naprawdę te ryzyko, ja zawsze tak robię trochę, ja jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o podejmowanie ryzyka, szczególnie w biznesie i to było po prostu na bardzo małej grupie testowej, tak? Czyli nawet jeżeli ja bym na tym straciła, to tak naprawdę inwestycja po założeniu firmy, gdzie to była jednoosobowa działalność gospodarcza, to było stworzenie strony, która wówczas mnie kosztowała 2000 zł i chyba na pierwsze reklamy w Facebooku też wydałam coś około 2000 zł, więc jeżeli w momencie, kiedy by się okazało, że tak naprawdę to nie działa, no to jakby, no to bym straciła te pieniądze, musiałabym odwołać lekcje, no i trudno, tak, ale jakby było dla mnie to na tyle motywujące, że chciałam spróbować dalej, no i po prostu wyszło. Milena zapytała na YouTubie, czy dużo wydałaś na reklamę marketing przed pierwszą sprzedażą, bo powiedziałaś, że wybrałaś 3 klasy.
Skąd Tak, ci wiesz, ludzie to się było dowiedzieli o bardzo, tobie? było tylko i wyłącznie reklama na Facebooku, ale to były czasy Facebooka, gdzie po prostu ja pamiętam ustawianie reklamy, to się nauczyłam właśnie z koleżanką w kafejce siedząc. Nawet nie targowałyśmy nikogo, po prostu było na zasadzie wiek, kobieta i mężczyzna i miasto, i to był nasz cały ustalanie kampanii reklamowej na Facebooku. Teraz to jest naprawdę bardzo skomplikowane i w tym momencie ja tego sama nie robię i to są wiele godzin prób, testów, tak, targetowania, ustawiania, remarketingu i 15 różnych reklam, żeby sprawdzić, co działa, ale kiedy zaczynałam, akurat nie było takiej potrzeby, więc to pewnie było tyle łatwiej. Powiedz mi, Asiu, czy ty w ogóle gdzieś masz swoją pierwszą wersję strony Wow School, jak ona wyglądała przy pierwszym otwarciu? Powiedziałeś tam, że robiłaś stronę taką, tak? Tak, wiesz co, Względnie. ta strona, ona była zlecona komuś, kurczę, ja nawet nie wiem, pewnie musiałabym, nawet nie wiem, ale ta strona była zupełnie porażką, to znaczy porażką, no. Poczekaj, to ja coś ci pokażę, tylko nie wiem, czy mi to się uda zrobić. Widać na ekranie? Ja akurat Tak. znalazłem jedną z pierwszych wersji Akademii, która wyglądała. Jakbym teraz ktoś mi taką stronę pokazał, to bym powiedział, że to jest skam i idź sobie stąd, człowieku. Dlatego chciałem zobaczyć, jak to było u ciebie na początku. Kurczę, że mówię, ja to bym się przygotowała, ale naprawdę ta strona była w ogóle niesprzedażowa, tam było strasznie dużo tekstu, była bardzo myląca, klient nawet nie wiedział, gdzie ma kupić, co ma kupić, za ile, kiedy, po prostu popełniałam wszystkie błędy, jakie można było popełnić. Ta strona nie była, tak jakby biorąc pod uwagę to doświadczenie, które teraz mam, ta strona była po prostu, było za dużo wszystkiego, a właściwe informacje nie było podkreślone tak, jak powinno być podkreślone. No, aż dobrze. Otworzyłaś tą firmę w Polsce, zaczęło to działać i potem pojawił się ten pomysł twój, który, jak rozumiem, też był związany troszeczkę z rodziną, wyjechania na Teneryfę. Wiesz co, ta Teneryfa to tak jak mówiłam, dla mnie my się wielokrotnie ja do tej pory mieszkałam chyba już w 12 różnych krajach, więc jakby ta kwestia u nas przeprowadzki z jednego miejsca w drugie to jest zawsze kwestia podjęcia 2 tygodni. Akurat z mężem obydwoje mamy podobne do tego podejście, więc planujemy nasze przeprowadzki, nie wiem, chyba z miesięcznym wyprzedzeniem może i odkąd jesteśmy razem, już też mieszkaliśmy w kilku różnych krajach i po prostu przyszedł moment, kiedy urodziłam drugie dziecko i była zima, styczeń. I siedziałam z tą dwójką dzieci w domu i pomyślałam sobie, no ale to po co ja tu siedzę w styczniu, jak jest tak zimno i nie mogę z nimi Ha, na spacer, to pojedziemy sobie na 3 miesiące na Teneryfę. No i tak wyjechaliśmy i zostaliśmy. I to tak w sumie do tej pory moje nasze wszystkie rzeczy leżą na magazynie w Warszawie, więc tak naprawdę ja do tej pory jeszcze się nie przeprowadziłam. To wszystko po prostu tam jest. I przyjechaliśmy z 2 walizkami i tyle mamy gdzieś tam. Dala, I Asia, ta właśnie Teneryfa jest powiedz. fajna, to jest fajna, no ale słucham, Nie, bo po. nie, jak was spotkałem, to zauważyłem, że się dobrze czujecie na Teneryfie i jak nie było widać, że w ogóle myślicie o tym, żeby to zmieniać. Natomiast pojawia mi Nie. się takie pytanie, wiesz, bo jak byłaś w Polsce, to prowadzenie biznesu, szczególnie jak wy macie biznes stacjonarny, gdzie musi być sala, gdzie muszą być wykładowcy, musi być marketing, no mówiłaś Facebook, to nie musi być na miejscu, ale właśnie jak się zmieniło prowadzenie biznesu przez ciebie, gdy wyjechaliście do ciepłych krajów? Wiesz co, nie zmieniło się dużo, dlatego że ja, tak jak mówiłam, od początku, ja nie jestem sama, czyli jestem. Na miejscu była Kamila przede wszystkim, która była odpowiedzialna za tą część właśnie stacjonarną, za wszystkie części logistyczne i nadal jest tak jakby właśnie za salę, dopilnowanie, żeby wszystko było na miejscu. Poza tym bardzo szybko utworzyliśmy taką rolę koordynatora lokalnego, czyli mieliśmy osobę odpowiedzialną za daną lokalizację, czyli jeżeli trzeba było coś pomóc, tak, sprawdzić, czy jest jakiś ekran, czy brakuje czegokolwiek, to po prostu był taki koordynator lokalny, który właśnie trener mógł się zgłosić i wszystkie problemy, jakieś wątpliwości wyjaśnić i ta osoba na miejscu mu pomagała. No i też starałam się przyjeżdżać jak najczęściej, więc aczkolwiek to było coraz rzadziej, teraz też, no teraz już przez obecną sytuację dawno nie byłam. Aczkolwiek coraz bardziej przechodzimy w ten świat online i widzimy wielkie, wielkie plusy tego świata online i my właściwie od początku, my nigdy nie mieliśmy biura i nadal nie mamy biura, więc my zawsze działamy, każdy po prostu pracuje
gdzie chcę, kiedy chcę. Nie wiem, Marcin bardzo często zaczyna pracę o 12 w nocy, Kamila o 8 rano, a ja nie wiem, o 12, więc tak naprawdę każdy pracuje w innych godzinach i kiedy chce, i kiedy może. Jest po prostu bardzo zadaniowo i projektowo. Wiesz co, kiedy słucham, jest taka książka, nie? Się nazywa The Outsiders, i ona opowiada najbardziej skutecznych CEO na świecie. Ludzi, których mało jest w gazetach, którzy po prostu są, zarządzają spółkami, o których też mało kto słyszał, ale są skuteczni, czyli ich wyniki były dużo większe niż innych CEO w tych czasach, w tych samych branżach. I tutaj właśnie jest takich sporo rzeczy. Mocno rozdystrybuowany zespół, czyli decyzje są w różnych miejscach. Też praca w branży, w której nie musimy być specjalistami. Też kwestia frugality, czyli też, żeby nie wydawać pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. Patrz, nie macie biura. No taka książka o tobie, swoją drogą. Tak widzę, że ciebie jesteś. Ale poważnie, nie chodzi o to o porównywanie, tylko chodzi o te takie wartości, model prowadzenia biznesu, które ekstremalnie pasuje do tej. Możesz to przeczytać kiedyś, to bardzo dobra książka. Chętnie przeczytam. Wiesz co, ja nie wiem, z czego to u nas akurat wynikało, ale to było takie, i Marcin i Kamila w sumie też bardzo podobnie myślą, i to u nas było naturalne. Po prostu wiemy, że nie wydajemy pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebujemy, wydajemy pieniądze tylko na to, co nam pozwoli albo polepszyć jakość tak naszej obsługi, albo nasz produkt, na nic więcej. No i po prostu pracujemy z osobami tylko i wyłącznie, które są w stanie pracować w taki sposób. Jeżeli ktoś nie jest, no to znaczy, że to nie jest osoba, która chce z nami współpracować. Ale do tej pory, nie wiem, no ja to nazywam szczęściem, ale po prostu przez 5 lat mam szczęście do ludzi i tak, i tak na razie jest. Szczęście sprzyja przygotowanym, jak to mówią. Asiu, i teraz wspomniałaś o tym i też to mamy na ekranie. Pojawił się, bo jak rozmawialiśmy chyba 1,5 roku temu, nie? To już tam w twojej głowie ten pomysł się rodził, żeby wejść w świat online. I teraz prowadziłaś biznes stacjonarny, edukacyjny i też wiem, że w tej chwili jest masa osób, pewnie też osoby, które to oglądają live albo będą oglądać to w przyszłości, będą miały podobny problem, że prowadzimy zajęcia stacjonarne, szczególnie teraz to jest trudne. I co było dla ciebie najtrudniejszą rzeczą w przejściu do świata online? Wiesz, to dla mnie było wszystko trudne, bo dopóki ja ciebie nie poznałam, to ja myślałam o tym przez 2 lata. To znaczy nie sama ja, tylko my nawet wielokrotnie o tym też z Kamilą i z Marcinem rozmawialiśmy, mówiliśmy, musimy przejść do online, musimy zrobić jakiś kurs, ale nasze wyobrażenie o samych kursach było tak ogromne, jakby nam się wydawało, że w ogóle, żeby to zacząć, to jest jakiś no coś, co nie przejście, że my tu nagle potrzebujemy po prostu mnóstwo pieniędzy, mnóstwo czasu i nakładu i ludzi i pracy, żeby w ogóle zacząć. I to wtedy, blokowało troszeczkę. To nas blokowało przede wszystkim, jakby, bo to nam się wydawało tak ogromne, że nawet nie wiedzieliśmy, od czego zacząć. I w momencie, kiedy spotkałam ciebie i dowiedziałam się... Dziękujemy Marcinowi, bo dokładnie, dzięki Marcinowi się... Dokładnie, bo Marcin, tak, to Marcin nas tak powiedział wtedy wówczas, że słuchaj, jest taki Mirek i on w ogóle jest na Teneryfie teraz, więc ja pomyślałam, no to trzeba go spotkać, skoro Marcin tyle mówi o tym Mirku, to może coś warto. No i wtedy ty wspomniałeś o fabryce kursów i dla mnie to było po prostu jak takie olśnienie, bo to się nagle okazało, że ty naprawdę w bardzo prosty sposób pokazujesz, jak krok po kroku zrobić ten pierwszy kurs i to jest naprawdę do zrobienia w 3 miesiące i do zrobienia bez jakichś wielkich nakładów finansowych, no czasu i pracy bardzo dużo oczywiście, no ale tylko tyle, tak jakby trzeba chcieć. No i tak się zrobiło. Ja w tym momencie przekazałam właśnie wszystkie rzeczy, którymi się zajmowałam, komuś innemu i poświęciłam się tylko i wyłącznie temu, czyli przez chyba 2 miesiące oglądałam twój kurs, robiłam notatki i wdrażałam po kolei wszystko to, co było w kursie powiedziane. No i tak w 3 miesiące właśnie od momentu zakupienia powstał nasz pierwszy kurs. No i teraz. Czyli pamiętasz, kiedy mieliście swoją pierwszą sprzedaż online tego programu edukacyjnego? Tak, 20 maja, czyli dokładnie rok temu nieco. I 20 maja. Ja bardzo pamiętam, gdy właśnie dołączyłaś do grupy w fabryce, w której w tej chwili jest 800 osób i często widać właśnie niektóre osoby, które
postanawiają podążać nie tak, jak gdzieś tam pokazujemy, tylko wybierają swoją drogę, idą tak i tak, a ty po prostu byłaś takim przecinakiem, taki przecinak w zasadzie, hej, trzeba zwalidować rynek, no to przypomnisz, co zrobiłaś, gdy miałaś, bo dla osób, które doglądają, Asia już miała działający biznes i mogła sobie założyć. Asiu, powiedz, co zrobiłaś, gdy miałaś za zadanie sprawdzić, czy ludzie kupią twój produkt online. Wiesz co, no to my zrobiliśmy tak, jak to właśnie w fabryce kursów jest pokazane, zrobiliśmy sobie listę pytań, która była dosyć długa na temat tego, żeby, to znaczy zaczynało się od bardzo ogólnych, a później przychodziła coraz węższe, na które chcielibyśmy znać odpowiedzi właśnie po to, żeby stworzyć ten kurs w taki sposób, jak rodzice mogą tego oczekiwać, jakie jest potrzeby naszego, na jakie są potrzeby naszego klienta. I wzięliśmy telefon i zaczęliśmy dzwonić i wykonaliśmy ponad 50 telefonów. To trwało, każda rozmowa trwała prawie godzinę, bo ludzie byli naprawdę, to jest było niesamowite, ale naprawdę chcieli opowiadać i odpowiadać na pytania. I z tego powstał dokument, który po prostu już teraz nawet nie wiem, ale miał chyba z 30 stron po prostu spisanych tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy. I na tej podstawie po prostu później zaczęliśmy tworzyć nasze kursy, czyli robiliśmy to jakby to nie było tak do końca, że mogliśmy skopiować i dać dokładnie to, co nasz klient prosił, dlatego że tak. Nasz klient był klientem stacjonarnym i tak naprawdę do tej pory praktycznie nadal na rynku nie ma nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie kursów online dla dzieci. To jest zupełnie, to jest jakby coś dość nowego, więc my nie do końca mogliśmy się na kimś wzorować i też nasz klient w ogóle nie wiedział, co może oczekiwać od kursu online, więc jego oczekiwania często były właśnie takie bardzo, na przykład chcę, żeby trener był na każdym kroku, wspierał moje dziecko, albo że jak będzie miał jakiś problem, to pomógł, tak? No to my musieliśmy pomyśleć, no dobrze, no to jak możemy to przełożyć na tą wersję online, więc często było takie myślenie, kombinowanie, jak tą potrzebę przełożyć na to, co później może potrzebować wersja online. Niektóre się udało, niektóre do tej pory nam się nie udało i dopóki nie będziemy mogli stworzyć własnej platformy, nam się pewnie nie uda, no ale gdzieś tam nad tym tak wiemy i mamy, jesteśmy tego świadomi, że na pewno jeszcze wiele rzeczy można poprawić i zrobić lepiej. A pamiętasz, na pewno pamiętasz, który był pierwszy z tych, co tutaj widzimy? Kursów? Tak, Roblox. To jest akurat ten pierwszy, który jest tworzenie Roblox. Gier w Robloxie. Mhm. To chyba swoją drogą też mój syn bierze albo brał w tym udział, tak, jeżeli dobrze tak, pamiętam. Tak, dokładnie. Tak, jest jedną z uczniów, on do tej pory nawet uczestniczy, bo my, podobnie jak w fabryce kursów, nigdy nie zabieramy dostępu naszym uczniom ani do pomocy, ani do kontaktu, ani z nami, ani z trenerem, ani uczestnictwa w webinarach, więc tak naprawdę, jeżeli dziecko chce kontynuować naukę, to może jak najbardziej dalej. Dobrze, a powiedz mi, a pamiętasz, jeżeli możesz powiedzieć, bo niektórzy nie lubią. Ta pierwsza sprzedaż, pamiętasz, jaka to była kwota? To było coś około ponad 50 tysięcy złotych, wow. Ale nie pamiętam, 56 tysięcy chyba tak, 56 tysięcy złotych. To całkiem dobry wynik jak na pierwszy program edukacyjny. Dokładnie, więc nie było źle, tym bardziej właśnie jakby nawet biorąc pod uwagę to, że nie mogliśmy się wzorować tylko na tym, co się robi dla dorosłych i próbować jakby zgadywać, tak. że nasz klient też będzie chciał coś takiego, bo tutaj jest chyba bardzo ważne podkreślić to, że u nas jest mamy innego klienta, innego użytkownika, tak? Czyli właśnie. To właśnie naszym też... klientem jest rodzic, a użytkownikiem jest dziecko i jego oczekiwania i potrzeby są bardzo różne naszego klienta i naszego użytkownika i trzeba jakoś je połączyć. Tak, to też wszystkie osoby, które marketingują i sprzedają produkty, których używają dzieci, pamiętajcie o tym, to Asia przed chwilą powiedziała, ktoś inny kupuje, ktoś inny używa. I to jest o wiele trudniejsze niż sprzedawanie na tej samej osoby, która używa. To jest dosyć skomplikowane, my do tej pory się uczymy, bo tak naprawdę nawet w przypadku dostarczania wartości naszemu klientowi zawsze musisz brać pod uwagę tak, że jednak zupełnie inne musisz dostarczać materiały i wartości właśnie klientowi, a inne tak użytkownikowi, który ma zupełnie inną potrzebę. Tu Piotr pytał w ogóle, w jakiej cenie średnio macie kursy, ile godzin wideo dostaje klient? Mhm. Więc tak, kursy nasze chyba najtańsze, jakie kiedykolwiek sprzedaliśmy, to było coś około 400 zł, aczkolwiek one są zazwyczaj droższe, a najdroższy w tym momencie to jest 900 zł. To są tego typu
ceny i Który ile godzin. jest w okolicach 900 zł? To jest ten, to znaczy tamte jeszcze pewnie będą droższe, ale to jest ten z Pythona, szkoła Pythona. Szkoła Pythona, okej, dla dzieci, okej. Tak. Bo tak naprawdę w tych kursach my uczymy dzieci już no, takiego programowania, jak dorośli programiści, tak? Czyli tak naprawdę dorosły programista mógłby przejść przez ten kurs i nauczyć się Pythona. To oczywiście, coś dla mnie. Oczywiście, oczywiście dostosowane do dzieci, tak? I więc tutaj jest ta, ten dodatkowy plus. Jeżeli chodzi o godziny, to ja nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, my nigdy w ogóle nie, dopiero teraz sobie tak my uświadomiłam. Nigdy nie liczyliśmy nawet, ile to jest godzin. Nie tak, wiem. Ale widzicie, Asiu, bo to jest też taka kwestia, gdzie sporo osób, moim zdaniem, rzeczeczkę myśli o edukacji online, bo w edukacji online, takiej, które przynajmniej my robimy, ty i ja, to jest ta kwestia, że my chcemy pomóc przejść z miejsca A do miejsca B. I teraz nie zawsze więcej materiałów czymś pomoże i to niektórzy używają tego do swojej promocji. O, mam 140 godzin wideo w tym kursie. I co z tego? Nie? Chodzi o to, żeby właśnie przeprowadzić daną osobę z miejsca A do miejsca B. Bo u was też, tak jak wspomniałeś, są prace jeden na jeden, znaczy nie jeden do wielu z trenerem. Macie jeszcze jakieś inne dodatkowe rzeczy, które... Tak, u nas znaczy dziecko dostaje dostęp do materiałów wideo, tak, które ogląda, filmików, które ogląda jakiś tam ilość modułów czy lekcji, tak, które musi, może obejrzeć w ciągu tygodnia. Zawsze na koniec każdy tydzień to kończy się takim testem sprawdzającym, żeby podsumować tą wiedzę, której dziecko się nauczyło w danym tygodniu. I później jest dostęp do takiej zamkniętej grupy na Discordzie. I Discord to jest takie narzędzie, które już wiele dzieci używa, które zna, szczególnie jeżeli dziecko gra w gry jakieś komputerowe, no to większość naszych dzieciaków z kursów już znało wcześniej Discorda. Stąd też pomysł na Discorda i tam wewnątrz niego tworzymy zamknięte kanały, gdzie mamy je podzielone według tego, co jest omawiane. Czyli na przykład, jeżeli mamy kanał poświęcony Robloxowi, no to jest na przykład kanał, na którym mamy kanał pogawędki, mamy kanał prace domowe, kanał problemy, kanał serwery prywatne, kanał zaproś mnie gdzieś, tak? Bo dzieci mają wiele różnych potrzeb i żeby jakby pogrupować to wszystko i sprostać tym wszystkim potrzebom dzieciom, to musieliśmy właśnie potworzyć wiele różnych kanałów. W tym momencie mamy na każdy kanał przeznaczone dwie osoby, które moderują, tak, co stale odpowiadają na pytania dzieci i tak sprawdzają po prostu też nawet treści, które są, bo dzieci są naprawdę bardzo, bardzo aktywne. Podziwiam. Tak, to jest u nas jest po prostu wiadomości non-stop. To jest wiesz co, kiedyś słyszałem Piotrka, jak był na jakimś webinarze właśnie u was, i to było mniej więcej tak. Proszę pana. Nagle... Ja mam pytanie, bo ja chciałem się dowiedzieć, bo kiedyś grałem i tam była taka plansza i proszę pana, czy pan mnie słyszy? I tak w kółko myślę, o, ale trzeba mieć nerwy. Tak, i dlatego właśnie do tego mówię, że to jest bardzo ważne, chyba najważniejsze jest właśnie to, kto jest u nas tym trenerem, tak? Kto się tymi dziećmi opiekuje i kto rozumie, jakie są potrzeby dzieci i rozumie, że dzieci mają potrzeby. Na przykład czasami mamy, na przykład na Discorda nie zapraszamy rodziców. Wręcz mówimy rodzicom, że tam są i wyłącznie tylko użytkownicy i że dziecko jak najbardziej może pokazać rodzicowi, tak, rozmowy i tak dalej, ale na początku, jak daliśmy rodzicom możliwość też uczestniczenia w tych rozmowach na Discordzie i na przykład dzieciaki wrzucały sobie buźki kotków, nie wiem, jakieś memy, cokolwiek, żeby sobie pomóc, tak, czy jako nagrodę, nie wiem, ktoś rzuci projekt, a tu nagle 10 memów pod spodem idzie, to dla rodzica była już strata czasu, a dla tych dzieci to jest ich sposób motywowania się, tak, one się tym cieszą, że one tutaj zrobiły projekt i to ich motywuje do tego, żeby dalej tworzyć ten projekt, więc jakby nawet ten sposób komunikacji z dziećmi jest naprawdę troszeczkę może... To nasz znajomy Andrzej Krzywda powiedziałby, że to jest bezpośredni transfer uczuć, czego rodzice nie rozumieją. Te memy wszystkie i tak dalej. Może i tak, no dzieci na pewno mają inny język, inny sposób komunikowania niż my mamy i no po prostu my musimy się do tego dostosować, musimy
musimy im przekazywać tą wiedzę w taki sposób, jaki oni potrzebują i też właśnie, żeby im przede wszystkim zachęcić do czegoś, co tak naprawdę wcale nie jest łatwe, no bo wszyscy mówią, a programowania się każdy może nauczyć, jest takie proste, no niby jest, ale no nie do końca, tak? Jednak tam jest dużo pojęć takich, które może dla ośmiolatka, nie wiem, co to jest algorytm, pętla, czy zmienna, czy jakieś, może wcale nie być takie oczywiste, więc żeby mu to przekazać w taki sposób, żeby on to jeszcze chciał robić, no to musimy na pewno wykorzystać tą właśnie jego pasję, czy chociażby do memów, czy do jakichś innych rzeczy, którym on się teraz interesuje. Sprytnie, sprytnie. Znaczy, za chwileczkę dojdziemy jeszcze do planów, bo ja myślę, że tutaj ten temat edukacji dla dzieci nie jest dobrze zrobiona, wy to robicie ekstremalnie dobrze, chciałem użyć innego słowa, ale mam ciebie inne pytanie. Czy pamiętasz, ile we wrześniu 2019 roku przychodu stanowiła edukacja online, a ile edukacja stacjonarna? Nie mam pojęcia, ale we wrześniu, czyli to jest rok temu, tak? To we wrześniu no, chyba było... Powiedzmy. Także to wtedy był tylko sprzedany ten jeden kurs, więc tutaj różnica była jednak... Powiem ci tak, naprawdę nie pamiętam. W tym momencie jest tak, to nie jest tak, że nie chcę powiedzieć, naprawdę nie pamiętam, ale bo w tym momencie... Chciałam ci spytać, jaka jest różnica między tak, dniem dzisiejszym właśnie dlatego teraz mówię, że w dniu dzisiejszym na pewno bardziej mogę ci powiedzieć, że w tym momencie to jest pewnie 3 razy tyle, tak, jeżeli chodzi o kursy online. W odniesieniu do tego, co stacjonarnie, semestralnie nam się udawało zdobyć. Dlatego też nawet jesteśmy w takim etapie zmiany w ogóle naszego podejścia do kursów stacjonarnych i zrezygnowaliśmy w ogóle z takiego standardowego, z takich standardowych kursów stacjonarnych, jakie prowadziliśmy do tej pory. I one nadal się będą odbywały, ale będą się odbywały bardziej w takich formie takich bootcampów, hackathonów, jakichś takich wydarzeń, tak bardzo konkretnych w konkretnych przedziałach tak czasowych, chociażby też, żeby zaprosić właśnie na to uczestników naszych kursów online, ale nie będą się już odbywały w formie takich typowych zajęć stacjonarnych, gdzie po prostu co tydzień się dzieci spotykają w salach i kursy przeprowadzają, bo po prostu wygląda na to, że jesteśmy troszeczkę lepsi w tych online'ach, nie wiem, tak nam wyszło na razie, więc na tym się skupimy ale... na chwilę obecną. Ta decyzja była podyktowana sytuacją z wirusem, czy jeszcze przed? Nie, wiesz co, to była podyktowana chęcią, ja jestem osobą, która chyba się w ogóle nie boi zmian, nie wiem, co tak można nazwać chyba, bo ja bardzo lubię testować, nie tylko ja, Marcin, też i Kamila również i my tak naprawdę co semestr robimy coś nowego, co semestr testujemy coś nowego, wprowadzamy jakąś zmianę i to jest po prostu, chcemy przetestować, zobaczymy. Tak jest, jeżeli się okaże, że to był zły pomysł, to wrócimy może do tego za jakiś czas. Po prostu testujemy, zobaczymy, nowe podejście. Ale ta ostatnia sytuacja, jak rozumiem, trochę wam pomogła z decyzją. Wiesz co, może, nie wiem, bo o tym myśleliśmy już od jakiegoś czasu, pewnie tak, może i tak, może łatwiej po prostu. Dążę do tego pytania, czy zarabiacie w tej chwili, gdzie jest troszeczkę trudniej na rynku, z edukacją online lepiej czy gorzej? Tak, nie, no dobrze, no to jak to jest takie pytanie, to odpowiadam wprost. Dążyłem tak, tak. Powolutku. Tak, my akurat dla nas ten okres epidemii, tak, czy pandemii, czy właśnie od początku był bardzo dobrym okresem sprzedażowym. Było po prostu takim momentem, kiedy wielu rodziców tak chciało jakoś w jakiś sposób pożyteczny zagospodarować czas dzieciom, dać im jakieś inne możliwości rozwoju i akurat było duże i jest zapotrzebowanie na tego typu kursy. Aczkolwiek jestem teraz tego świadoma, bo widzę, że nagle wiele różnych osób robi tak jakby edukację online, to znaczy wiele różnych firm było zmuszonych i się przeniosło do tego, tak. Do tego świata online'owego i pewnie tutaj w tych najbliższych miesiącach będziemy musieli bardziej walczyć o to, żeby pokazać, jakie są różnice między, tak jakby co to, że nie każdy, bo teraz kursem online jest wszystko. Czyli na zasadzie spotykam się z trenerem przez Skype'a na godzinę, to jest kurs online, kupuję dostęp do 3 webinarów, to jest kurs online i to, co my robimy, to jest kurs online, więc jakby tutaj pewnie będziemy musieli jeszcze... Znaczy, rozumiem, ale dlatego też, wiesz co, ja bardzo unikam słowa kursy online przy tym, co my robimy. Bo to nie są tylko, kurs to bardziej wideo, nie? Które sobie pooglądasz, albo, a tutaj jest
sama mówiłaś, macie i to, i to, i to, i to, i pracę. Ja to nazywam szkołą albo programem edukacyjnym. Tak, bo to tak dokładnie jest, tym bardziej jeszcze biorąc pod uwagę, że tak naprawdę nigdy nawet płacisz raz, a masz dostęp dożywotnio i plus jeszcze dostęp nawet do trenera, do webinarów. Tak? U nas też jest taka, tak robimy z dziećmi, że po zakończeniu każdego kursu tylko trzeba go przejść, zakończyć, skończyć wszystkie prace domowe i dla podstawowe i dla chętnych. Dzieci dostają dostęp do takiej grupy, którą nazywamy Pro, czyli na przykład Roblox Pro czy Minecraft wow. Pro. W ramach tej grupy dostają tylko i wyłącznie dla nich specjalne challenge, dodatkowe zadania i tak dalej. I to jest coś, co tak naprawdę, czy ta edukacja trwa, ona może trwać nawet latami, jeżeli dziecko tak jest chętne i dalej chce, więc jak najbardziej na pewno tutaj trzeba, będziemy masz rację, będę musiała pewnie zmienić trochę, pomyśleć nad tym nazewnictwem i nad tym właśnie, w jaki sposób podkreślić to, że to nie jest tylko dostęp do jakichś materiałów wideo, tylko naprawdę pomoc i wsparcie na dłuższy czas. Swoją drogą polecam Ci bardzo konsultację u Pawła Tkaczyka. On ostatnio nawet był u nas i ja wziąłem i po prostu bardzo mi pomógł, nie? Tak ułożyć taki przekaz i te nazwy i gdy odpalamy kolejne programy, jak je nazywać, więc to tak... Myślałem, że on bierze 10 razy więcej za swoją godzinę, a tutaj biorę. Więc taka... Widzisz to, ale to może by ja się kiedyś do Pawła nawet zgłosiłam, też ponad rok temu, ale on wtedy osobiście nie chciał mnie przyjąć, tylko był ktoś jego z... On ma też swój cały zespół, tak? Jakby, więc, ale wiesz, więc na stronie Paweł Tkaczyk to możesz po prostu bezpośrednio jego konsultację wykupić, więc to jest... Aha, rozumiem, więc może to było tak, że my się zgłosiliśmy, no i wtedy dostaliśmy tę konsultację, ale od kogoś z jego zespołu, to niekoniecznie był właśnie Paweł, ale no na pewno warto by było wrócić, bo to jest coś, na czym tak naprawdę my jeszcze nie do końca myśleliśmy, tak? Ja nigdy nie... To jest bardziej jakaś próba, metoda prób i błędów, to co robimy. Tak. Asiu, no i teraz, bo będziemy się powoli zbliżać, jeszcze mam dosłownie parę pytań, jeszcze mam kilka pytań od naszych widzów, natomiast do tego wrócimy za chwilę. Ja jeszcze mamy dwie nagrody, zapomniałem, a to osób, które wyszły do końca. W tej chwili mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, one nie wszystkie są, jeszcze powstały, są te trzy ostatnie, są w trakcie tworzenia się teraz, tak. A, powiadam, okej. I dobrze, bo to jest rok. Znaczy już Joanna ma plany na następny rok? Mamy, tak. Naszym planem jest wyjście na inny rynek, więc przygotowujemy się mentalnie do tego o tym, jak to zacząć, jak rozpocząć, aczkolwiek musimy się jeszcze dużo nauczyć, więc... To tak, zadałem Ci takie konsultingowe pytanie. Wertykalnie czy horyzontalnie inny? Inny językowo. Inny czy ten lekarz. Język to hiszpański? Tak, dokładnie tak, więc przygotowujemy się do tego, żeby po prostu przenieść to, co robimy na język hiszpański i zacząć też tworzyć kursy programowania dla dzieci w języku hiszpańskim. Trochę większa grupa odbiorcza. Hiszpania, Meksyk, tak, tam Ameryka Południowa, Środkowa. Tak. O jacie. Aczkolwiek to każdy z tych rynków troszeczkę ma inną specyfikę działania i sprzedaż. To nie jest też tak do końca, że po prostu wrzucasz coś i się sprzedaje w całym świecie, tak jakby... W całym świecie jakby takim, nie wiem jak to nazwać, latynoamerykańskim, że wszystko się sprzeda, no ale na pewno to też jest, każdy rynek troszeczkę inaczej działa, ale uczymy się teraz, obserwujemy, żeby właśnie sprawdzić co jak, w jaki sposób możemy zacząć naszą działalność w przyszłym roku. Pięknie, pięknie. A Polsce, co będzie się rozwijać w Polsce? Tak, jak najbardziej. Tak, założenie jest takie oczywiście, żeby tworzyć nowe kursy, wprowadzać nowe produkty. Pomysłów mamy mnóstwo, po prostu musimy tylko je uporządkować i zastanowić się, co najpierw, ale jak najbardziej będą powstawały i nowe kursy, i kolejne poziomy. I myślimy też o tworzeniu właśnie takich dodatkowych mini kursów z dodatkowych umiejętności, które są potrzebne przy programowaniu, tak? Czy na przykład jakieś zarządzanie projektem, czy takie mini kursiki, które mają pomóc dzieciom też później, jeżeli chcą się dalej rozwijać w tym kierunku, pomóc im
jakby tak bardziej całościowo w tej nauce programowania, więc to na pewno Nice. też będzie podstawą. Kształcisz ludzi, którzy potem będą pracowali w moich filmach. Dziękuję Ci za to, Janno, bardzo Tak miło. jest. To tak naprawdę takim marzeniem moim od samego początku, jak w ogóle myślałam, zaczęłam myśleć o old school, to było, żeby tak naprawdę dać dzieciom narzędzia do tego, żeby same mogły zadecydować, co one chcą robić, bo ja i w momencie, kiedy zaczynałam, wybierałam studia, nie byłam w ogóle świadoma, czego chcę, dlaczego wybieram te studia, po co to robię. I po prostu miałam taką wizję, marzenie, żeby nasze dzieci miały taką możliwość, żeby one rozumiały, żeby wiedziały tak naprawdę troszeczkę więcej, jak działa ten świat i miały jakieś konkretne narzędzie, które im pozwoli zadecydować, co one chcą robić i w którym kierunku iść. Więc stąd ten pomysł. Nice. Asiu, zrobię dosłownie mały konkursik i za chwileczkę wrócimy do pytań naszych widzów. Słuchajcie, mamy do rozdania dwa dostępy do Fabryki Kursów. Nie można w tej chwili dołączyć, ale to jest program, w którym można spotkać Asię między innymi. Tutaj Tomasz też się odzywał, jest, widziałem tam wcześniej, był Jerzy. Tylko wybiorę dwie osoby, których odpowiedzi mi wpadną w oko, można zadawać je na Facebooku, w innych grupach dwa. Pojawia się pytanie z mojej strony, jeżeli ty, mój drogi tutaj widzu, oglądaczu na Facebooku albo na YouTubie, chciałbyś albo chciałabyś zrobić swój kurs online, a go nie masz, to o czym by to było? Dajcie znać w komentarzu, za chwileczkę wybierzemy dwie osoby, które otrzymają dostęp do Fabryki Kursów, elitarnego programu do najlepszych twórców kursów online w Polsce. A teraz gdzieś tu było pytania, które chciałem tobie zadać. Sekundkę. Czy tworzy pani content darmowy na YouTube z tymi kursami? Tak, oczywiście. Oczywiście. Na naszym YouTubie, który się nazywa Wow School, jest, jak wpiszesz Wow School oddzielnie, to powinno... Już za chwileczkę, już to robię. Wyskoczyć. W każdy wtorek umieszczamy nowy darmowy tutorial dla dzieci z różnych, tak jakby z różnych technologii, języków programowania, więc tam w tym momencie już są, jest mnóstwo. Poza tym na tej naszej stronie wowschool.pl/online można pobrać darmowy kurs dla dzieci z programowania w Scratchu i tam też tak, zacząć od tego, więc jak najbardziej cały czas tworzymy i będziemy tworzyć i jakby to, na pewno to będzie powstawało, więc zapraszam. Asiu, a jakich narzędzi używacie do promocji kursów? Facebook, YouTube, Google. Promocji, czyli chodzi tu o reklamę, zakładam, tak? Czyli tak. O reklamę. No to jeżeli chodzi o takie reklamy płatne, no to w tym momencie tylko i wyłącznie Facebook. Próbowaliśmy różnych, próbowaliśmy i Google Ads, i próbowaliśmy różne afiliacje, próbowaliśmy influencerów, próbowaliśmy właśnie przez jakieś takie różne strony, też te typu tak dzienniczki szkolne i tak dalej, ale tak naprawdę to, co najlepiej nam działa, to jest właśnie Facebook plus oczywiście lista mailingowa, tak? Czyli cały czas tworzymy tą, jakby rozpromujemy różne materiały do pobrania po to, żeby ta nasza lista mailingowa rosła, robimy różnego rodzaju szkolenia darmowe dla rodziców, webinary i informujemy o tym wszystkim, co robimy i co sprzedajemy, o naszych nowych produktach do naszej listy mailingowej. Więc w tym momencie to jest lista mailingowa i Facebook. Jak duża jest lista mailingowa? To jest, w tym momencie nie jest aż taka duża, bo to jest około 11 tysięcy osób. O, nie, to są... Nie jest to... No, w porównaniu do niektórych z Fabryki Kursów to jest, wiesz, nic. No, to nie jest jakaś wielka, ale jest. Dario. Daria jest tutaj na ekranie, Daria Szczęśniak. Dario, napisz proszę na adres mirek@akademia.pl. mirek@akademia.pl to jest mój e-mail, który trafia do mojej skrzynki, nie do skrzynki naszej wspólnej zespołowej. mirek@akademia.pl, jesteś pierwszą osobą, która otrzyma dostęp do Fabryki Kursów, która nomen omen kosztuje czasami 1200 zł, a czasami 2000 zł, więc gratulacje, daj znać i powodzenia. Temat tworzenia gabinetu terapii online i pomocy dzieciom
jest mega ciekawym tematem i zapraszamy. I ten temat, bo jak mamy temat dzieci, to wybieramy dzisiaj tematy dzieci, co nie, Asiu? Słucham jeszcze Wojciech, raz. Mamy dzisiaj tematy dzieci, to tak, wybieramy tematy dzieci. Tak, bo ja nie widzę pytań, więc... To ja ci mówię, Wojciech napisał, ja chciałbym zrobić kurs gotowania właśnie dla dzieci, bardziej program uczący tego od podstaw, mam super instruktorkę i ona chce go prowadzić. Wojtku, numer to dwa super. Dla ciebie. Napisz na mirek@akademia.pl, mirek@akademia.pl i otrzymasz dostęp do fabryki kursów, do której teraz nie można dołączyć, i która nawet jak można dołączyć, to strasznie dużo pieniędzy kosztuje. Więc Wojtek i Daria, gratulacje. Fajnie, że byliście z nami tutaj przez ten cały czas. Tak, i tyle. Asiu, w ogóle jeszcze miałem powiedzieć. Mega ci dziękuję, że w ogóle zrobiłaś ten program, bo mówię, ja najbardziej lubię widzieć, jak to każdy człowiek, który ma dzieci, jak to dzieci się uczą i udoskonalą swoje umiejętności. I jest mi mega fajnie, bo to są umiejętności, które zostaną na całe życie, nie? Piotr w tej chwili tam różnych rzeczy się uczy, ale właśnie o ten... To też nie jest tak, że dziecko musi zaraz uczyć tak, jak ja mówię. To nie jest też takie założenie, że jak wykupuję kurs dla programowania dla dziecka, to znaczy, że zaraz moje dziecko ma być programistą, bo tak często wcale nie musi być. Tylko po prostu to jest jakieś konkretne, kolejne narzędzie, chociażby do tego, że nawet jak później będzie grał w te gry nadal, to będzie wiedział, że to jest o wiele więcej, co za tym idzie, żeby taka gra w ogóle powstała, jak dużo pracy trzeba, tak? Czy nawet może myśleć o jakichś sposobach tworzenia własnych rzeczy, które chciałby dodać do tej gry, więc myślę, że nawet jeżeli dziecko niekoniecznie później będzie chciało programować, czy będzie musiało programować, to na pewno mu da takie szersze spojrzenie na ten świat nowych technologii, który będzie na pewno w jego życiu obecny, no bo chyba bez tego się nie obędzie. Chyba nie, więc super i powodzenia, natomiast no, mówię, troszeczkę jestem, Asiu, na ciebie zły, tak pozytywnie zły, że kurczę, idziesz na ten rynek hiszpański, o którym ci też będzie na pewno dobrze, ale wierzę mocno, że twoja przedsiębiorczość, chociaż z drugiej strony, jak czytam The Outsiders, to oni potrafili, oni i one potrafili tak zbudować zespoły, że zespoły się lepiej rozwijały niż nawet gdy CEO byli przy tych zespołach, więc może sobie tak to ułożyć, że będzie to rosło jeszcze lepiej. Wiesz co, tak naprawdę to wejście na ten rynek, to też ja tego tak w ogóle nie patrzę na razie na to, wow, że my wchodzimy na rynek, tylko znowu tak samo, takie samo podejście, czyli po prostu spróbujemy, zobaczymy, może się uda, jak się nie uda, to będziemy myśleć o czymś innym, więc myślę, że może to jest takie moje podejście, żeby właśnie nie wpadać w panikę. Trzeba myśleć na spokojnie. Tak, walidacja, sprzedaż, dostarczenie produktu, ulepszanie procesów i tyle. Tak. Asiu, i ostatnie pytanie od Wojtka, który wygrał fabrykę kursów. Czy Asia udziela konsultacji stworzenia programów dla dzieci? Jej, ale ja nawet nie wiem, jakich ja bym miała konsultacji udzielać. Asia jest typowym CEO. Asia po prostu alokuje kapitał, sprawdza modele biznesowe. Nie, no jak Wojtek chce, to niech do mnie napisze, jak będzie miał jakieś pytania, ja mu chętnie podpowiem, pomogę, więc... Tak, to te bardziej jak jest na fabryce kursów, więc to będzie miał konsultacje non-stop, bo to jest Wojtek, który wygrał, więc Wojtku, to jest naprawdę fabryka kursów pod tym względem jest idealna, bo po prostu zadajesz pytania i dostajesz 20 odpowiedzi od różnych osób i różnych wizji, więc ja też teraz, bardzo chętnie. Problem marketingowy i sprzedażowy, że nie mam linku do zakupu fabryki kursów, ale to już trudno, innym razem. To puścisz nagranie kiedy indziej wtedy. Kiedy indziej, usuwamy. Tak. Asiu, wielkie ci dzięki za rozmowę. U ciebie prawdopodobnie jeszcze jest bardzo, bardzo jasno, podejrzewam. Jeszcze jest jasno, tak. Prawdopodobnie masz temperaturę bardzo wysoką, no zawsze. W ogóle na Teneryfa w styczniu 22 stopnie, no kto to pomyślał? No. Nie no, jakby no nie można, jest bardzo mało rzeczy złych, co można powiedzieć o Teneryfie, więc naprawdę nie mogę narzekać. Pogoda jest cudowna. Tak. Asiu, to na sam koniec jeszcze prywat ode mnie. Pozdrów Marcina, od którego się zaczęła nasza znajomość i który Zdrowiam. Też kręci
twój biznes, pomaga ci z nim, jest bardzo miło i cudownym człowiekiem. W ogóle też on świetnie się rozwija biznesowo i on też pracuje w wielu różnych projektach, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 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 dokładnie. Dokładnie, Marcin też i też występuje i na różnych konferencjach i no też jest osobą, która cały czas gdzieś tam tworzy, tak samo Kamila, więc Kamila też jest u nas odpowiedzialna właśnie za, tworzy właściwie większość materiałów darmowych, jakichś tutoriali, wszystko co u nas jest na YouTubie, to jest właśnie dzięki Kamili, ja tak naprawdę nic nie robię, nie dodaję żadnej wartości, więc... I przede wszystkim jeszcze pozdrów swoje dzieci od moich dzieci, bo też ostatnio rozmawialiśmy. I bardzo pozdrów twojego męża, który dał mi niesamowito, mimo że krótko rozmawialiśmy, dał mi niesamowite perspektywy na to, jak działa nasz świat i jak może działać lepiej. Do tego może wrócimy kiedyś przyjemnie. Dokładnie, to musimy wrócić w takim razie. Tego spotkania. A planujemy Teneryfę odwiedzić w styczniu, więc może będzie okazja. Super, na pewno. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Ja dziękuję, pozdrowienia i pa, pa. Patrzę na guzik i próbuję.